Mam na imię Wojtek, w spektaklu gram rolę Carlosa. Mam na imię Kuba i w spektaklu gram rolę Fernando. Nazywam się Marta i gram Mercedes. Mam na imię Ewa i gram rolę Enrika. Mam na imię Michał i będę występował również jako Enrika. Chciałam, żeby właśnie studenci ekonomiczni zrobili teatr. I znalazłam tę sztukę, znałam ją wcześniej. Myślałam o niej już dużo wcześniej, książkę w końcu kupiłam. Przygotowaliśmy z Jesusem scenariusz. No i postanowiliśmy, że idea stanie się rzeczywistością. Dobra, spektakl nazywa się El Metodo, Gronholm i generalnie ukazuje rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie tej rozmowy kwalifikacyjnej zachodzą różne zwroty akcji i niespodziewane wydarzenia. Postacie, które są z początku niewinne, zmieniają się w bestie tylko po to, żeby zdobyć tą posadę. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie case study, w którym właśnie ci kandydaci na dane stanowisko muszą udowodnić, że naprawdę chcą tam pracować. W trakcie okazuje się, że jeden z kandydatów tak naprawdę jest podstawionym przez firmę agentem i wszyscy bohaterowie generalnie wiedzą, że jeden z nich jest właśnie tą osobą, ale nie wiedzą, która dokładnie. Jest to raczej coś w stylu Assessment Center. No jak wiadomo, na Assessment Center może być naprawdę różnie, ale myślę, że tutaj akurat jest to wszystko dosyć przerysowane. Ja osobiście nigdy nie miałam do czynienia z wywiadem, ale myślę, że właśnie tak osoby odbierają to wszystko osobiście i zmieniają się, wychodzą ich złe cechy charakteru w trakcie takich wydarzeń. No dowiedzą się dużo, że żeby zdobyć pracę wcale nie jest łatwo, że różnie się ludzie zachowują i że warto być przyzwoitym. Nawet w takiej sytuacji, kiedy się szuka pracy i bardzo jest się umotywowanym, żeby tę pracę dostać. And this play, the Metodo Gronholm, it also like shows how the world in the to fight for a place of work is so hard. So I think it's very interesting for the students, for also to learn Spanish and to learn about life in work and to learn about theater. I'm Spanish, I'm an actress, and I met Ursula in a Congress of Hispanistas in the University of Wrocław. He told me she was doing a play with the students of the University of Economics, and she told me if I could come to stay here and to listen, and I'm very happy. And also because I'm an engineer before an actress, so I'm very close to both places, both a theater and the work in the enterprise. Sí, my name is Jesus, Jesus Chavero. Hispanic, jestem w Sewilli i jestem reżyserem teatralnym. Ja mieszkam w Wrocławiu 3 lata. And this play, El Metodo, is very, very young, very modern theater, and it's a really actual subject, really actual problems, and it's I think for the actors it's very easy to understand what's happened in the play, in the performance, because in this play they can find his own problem, their own problems, they all own doubts about practical problems as he is looking for job. Premiera naszego przedstawienia planowana jest na maj w trakcie Ekonomaliów. Zapraszamy serdecznie.